27-latka ma dziś wizytę u kardiologa. Brat, choć zapewniał, że będzie jej towarzyszyć, nie zjawił się w przychodni. Ale ja byłam umówiona na wizytę do pana doktora niedzieli. Wiem, niestety pan doktor musiał pilnie wyjść w sprawie rodzinnej. Poprosił mnie o zastępstwo. To może ja przyjdę następnym razem? Oczywiście może pani, chociaż pan doktor przekazał mi pani dokumentację i z czystym sumieniem mogę go zastąpić. Zwłaszcza, że wolne terminy są dość odległe. Faktycznie, długo czekałam na tę wizytę. Zapraszam. Dziękuję. To jak się pani czuje? Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. A gdzie jest pan doktor? To mój brat. Pani doktor go zastępuje. Tadek? Nie, Marcel. Jak to? Marcel Kosowski, to moja siostra. Coś podobnego. Dałabym głowę, że poznaliśmy się rok temu i że ma pan na imię Tadek. Nie, niestety, pomyłka. Marcel Kosowski. Niesamowite, łudzące podobieństwo. Dziwnie usłyszeć, że ma się sobowtóra. Tadek, ten mój znajomy, miał tatuaż skorpiona na przedramieniu. No widzi pani, a ja nie mam ani skorpiona, ani żadnego innego tatuażu. W takim razie przepraszam za zamieszanie. Wróćmy do pani Mai. To jak się pani czuje? Dobrze, nie mam duszności. Skoków ciśnienia też nie. Myślałam, że ta lekarka pomyliła z kimś Marcela. Ale kiedy powiedziała o tatuażu, zgłupiałam. Marcel skłamał. Ma tatuaż. Zrobił go sobie kilka lat temu. Dlaczego nie chciał się przyznać tej lekarce, że kiedyś się poznali?